Chciałbym przejść do dzielenia się Bożym Słowem. Chciałbym przypomnieć rzeczy. Wiecie, że pewne rzeczy sobie przypominamy, pewne rzeczy powtarzamy co jakiś czas, ale myślę, że to jest takie słowo, które ciągle, przynajmniej mnie, gdzieś tam porusza i ożywia. Otwórzmy Ewangelię Marka, 4 rozdział. Jeżeli macie Pismo Święte, mamy Boże Słowo, a zachęcam każdego ucznia Chrystusa, aby miał z sobą Boże Słowo, miał kawałek kartki, jakiś notes, jakiś długopis i czasami, wiecie, po dłuższym czasie, nawet po latach gdzieś tam zerkam do Biblii czy do notatek i mogę sobie przypomnieć, coś może we mnie ożyć, co kiedyś słyszałem. Czytamy tutaj podobieństwo o siewcy, 4 rozdział Ewangelii Marka. I znowu począł nauczać nad morzem i zeszło się do niego mnóstwo ludu. Tak, iż musiał wstąpić do łodzi, usiąść w niej na morzu, a cały lud był na lądzie nad brzegiem morza. I nauczał ich wielu rzeczy w podobieństwach i tak mówił do nich w kazaniu swoim. Słuchajcie, oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padło jedno na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostało spieczone, a że nie miało korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je i owocu nie wydało. A inne padło na ziemię dobrą, wzeszło, wyrosło i wydało owoc 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. I mówił, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. A gdy był na osobności, pytali go ci, którzy z nim byli razem z 12 o te podobieństwa. I odpowiedział im, powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego. Tym zaś, którzy są z zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach. Aby patrząc widzieli, a nie ujrzeli, i słuchając słyszeli, a nie rozumieli. Żeby się czasem nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia. I rzekł im, nie rozumiecie tego podobieństwa, jakże więc zrozumiecie wszystkie inne podobieństwa. Siewca rozsiewa słowo. Tymi na drodze, gdzie jest rozsiane słowo, są ci, do których gdy je usłyszeli, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo zasiane w nich. Podobnie zasianymi na gruncie skalistym są ci, którzy skoro usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością. Ale nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali. I gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. A inni zasianymi między ciernie są ci, którzy usłyszeli słowo. Ale troski tego wieku i łuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo tak, iż plonu nie wydaje. Owymi zaś, którzy są zasiani na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je. Ewangelista Mateusz podaje, rozumieją to słowo i wydają owoc 30-krotny i 60-krotny i 100-krotny. Moi drodzy, prorok Jeremiasz, prorok Ozeasz mówią do ludu Bożego, aby przeorali swoje serca, aby nie siali słowa Bożego między ciernie. To jest taki obraz tego, że lud Boży, ci, którzy znają Pana, znają Jego Słowo, gdzieś tam dopuszczają w swoim życiu do takiej sytuacji, że Słowo, które ciągle pada, ciągle jest posyłane, już nie znajduje miejsca w ich sercu. Jest tam pełno rzeczy i muszą na nowo przeorać glebę swojego serca, aby Słowo Boże przez nich na nowo zostało przyjmowane, aby je przyjmowali z radością. Zwróćmy uwagę na to, czy jak reagujemy na Słowo Boże, czy kiedy słuchamy Bożego Słowa, czy ono do nas dociera, czy ono nas dotyka, czy je rozumiemy i porusza nasze wnętrze. Także mówimy, o, muszę tak zrobić, o, ja tak nie robię, albo tutaj gdzieś w niewłaściwy sposób nie domagam, muszę to zmienić i to robimy, dlatego że Słowo Boże nas dotyka. Ale jeżeli nas nie dotyka, to znaczy, że musimy sami przyjść przed oblicze Boże, przeorać jakby swoje serce, uniżyć się pod Bożą ręką, aby to Słowo Boże mogło wydać owoc w życiu każdego z nas. My wiemy, że jest taka groźba przyzwyczajenia się do nabożeństw, do słowa, do tej atmosfery.
inaczej przeżywamy to na początku, to jest też zrozumiałe, ale źle jest, jeżeli nabożeństwo, jeżeli słowo nie sprawia nam radości i nie dotyka nas, nie porusza nas w taki sposób, że uważamy, że jest to wręcz niezbędne i bez tego nie możemy żyć. Jezus mówi do ludzi i o ludziach, którymi usługiwał. I podzielił ich na takie cztery kategorie. Ja myślę, że te cztery kategorie, czy te cztery grupy ludzi, cztery postawy, bo tak możemy to nazwać, te cztery postawy dotyczą każdego z nas w różnym okresie naszego życia i naszej społeczności z Bogiem. Czasami jesteśmy jak taka ubita droga, gdzie niewiele dociera do nas. Czasami jesteśmy, zapalamy się i szybko gaśniemy. A czasami jesteśmy zajęci tak wieloma innymi sprawami, że to Słowo Boże zaduszane jest w nas. Ale też jest tak, że na nowo pochwycamy Słowo Pana, jesteśmy ożywieni i mówimy, mam świadectwo, oto Bóg zrobił to i to w moim życiu. I właściwie, kiedy Jezus mówi o tych grupach, czterech grupach ludzi, to z jednej strony mówi, że różni są ludzie z różnym nastawieniem do Bożego Słowa. A z drugiej chciałbym, żebyśmy też przyglądnęli się, w jakim miejscu ja dzisiaj jestem, jeśli chodzi o Boże Słowo. Kiedy Słowo Boże jest głoszone, kiedy czytam Boże Słowo, w jakim miejscu jestem, jaką glebą dzisiaj jestem przed obliczem Pana. Tu jest taka też ciekawa rzecz, Jezus mówi, będą stale słuchać, nie będą rozumieć. I jest to podane im w podobieństwach. Jest to takie, Jezus mówi o tym niebezpiecznym stanie, kiedy człowiek notorycznie odrzuca słowo. Nie idzie za słowem. Przychodzi taki moment wręcz, że jakby traci tą możliwość, tą wrażliwość na słowo i nie jest w stanie już zareagować na słowo. Ono jest zwiastowane, ono jest głoszone, ale on już nie dostrzega tej głębi prawdy Bożego Słowa. I Pan Jezus przed tym przestrzega nas. Pierwsza grupa ludzi to jest, Jezus mówi, że słowo jest siane, jest to taka, nazwa to Jezus, ubitą glebą. Oto ono jest siane na drogę i przylatuje ptactwo i zjada je. Jezus też tłumaczy później swoim uczniom, bo oni nie rozumieją tego podobieństwa, że ci, którzy są tą ubitą drogą, ten zły przychodzi i porywa słowo z ich serca, z ich umysłu. Kiedy słuchamy Bożego Słowa, słuchajcie, jak bardzo często też łapiemy się na tym, słuchaliśmy Bożego Słowa, ale chyba nie dość uważnie, chyba że kaznodzieja głosił tak, że byliśmy znużeni i ktoś nas pyta, no i jakie było głoszone Słowo? To wystarczy zaraz po nabożeństwie, albo godzinę, albo dwie po i zaraz mówimy, zaraz, o czym tam była mowa? Pytanie jest, albo kaznodzieja źle głosił, niezbyt tak, wiecie, żeby to dotarło, albo coś było ze słuchaczem, który tak słuchał, ale jego myśli błądziły w tym czasie zupełnie gdzie indziej. Jak ważne jest, kiedy głoszone jest słowo, abyśmy skupili się, naszą uwagę zwrócili na słowo. Pozwolili Duchowi Świętemu, aby Słowo nam rozjaśniał, aby mówił do nas przez to Słowo, prawda? Że jesteśmy otwarci, aby to Słowo słuchać. Natomiast ci na ubitej drodze, pokazuje ta grupa ludzi, to są tacy słuchacze, którzy tak naprawdę nie są zainteresowani tym, co Bóg mówi. Są taką ubitą drogą. Twardą glebą. To słowo gdzieś pada, ono nawet nie jest w stanie gdzieś tam się zakorzenić, zapuścić swoich korzonków. Zaraz przychodzi to ptactwo i tak dalej, przychodzi zły i zabiera to słowo. I on nie wie, co to było, o co to chodziło. Coś tam było, ale tak naprawdę to nie wie. No jak powie, że była mowa o Bożej miłości, no to... No bo tak, bo całe Słowo mówi o Bożej miłości. Tak zastanawiałem się, popatrzcie, że błogosławieństwo Boże w naszym, w Twoim i w moim życiu zależy nie tylko od Boga. Oto Pan jest, posyła Słowo, daje Słowo, chce nas błogosławić, chce, żeby Twoja i moja wiara, moje poznanie i zrozumienie wzrastało. On posyła Słowo, ale pytanie jest, jak ja słucham?
Czy jak zachowuje się tak, jak mowa jest o Marii, o wielu innych ludziach bożych, czy Annie, którzy zachowywali w sercu, w myślach swoje słowo. Oni rozmyślali później o tym, co słyszeli, zastanawiali się nad tym, zadawali sobie pytanie, co mam z tym zrobić? Czy mam coś zmienić, czy mam coś poprawić, czy to sprawia, że teraz mam większą ufność do Boga i nie muszę się bać i lękać i tak dalej. A więc ubita gleba i tak się zastanawiam, co powoduje, że ludzie nie chcą słuchać Bożego Słowa. Że już na wstępie, kiedy tylko otwieramy nasze usta i mówimy do kogoś, zwiastujemy im Jezusa Chrystusa, zwiastujemy im dobrą nowinę, oni są zamknięci jak ta podeptana, ubita droga. Ja myślę, że wiele rzeczy na to wpływa. Ludzie noszą uprzedzenia do Boga. Mają serca pełne uprzedzeń do Boga. Nie znają Go osobiście, nie poznali Go, ale w wyniku swoich własnych takich wyobrażeń o Bogu. Jeżeli im się to, co Bóg mówi w swoim słowie, nie zgadza z ich wyobrażeniem, z tym, jak oni sobie to wyobrażali, oni od razu to odrzucają. Takimi byli Sadyceusze i Faryzeusze. Kiedy Jezus wyraźnie czynił znaki, cuda i ogłaszał Królestwo Boże i czynił niezwykłe rzeczy jak nikt wcześniej, oni zamiast myśleć, zastanowić się, co to jest, oni od razu go przekreślili. Powiedzieli, Mesjasz to nie może być. Mesjasz musi być kimś, kto nas wyzwoli z ręki Rzymian. To musi być przywódca, wezwie do powstania i pokona wroga. Kompletnie mieli zupełnie inne wyobrażenie i to powodowało, że byli uprzedzeni do Boga, do Jezusa Chrystusa i nie byli gotowi Go przyjąć. Często właśnie zobaczcie, jak ludzie różnie myślą o Bogu. Ale nigdy nie dowiesz się, jakim jest Bóg, jeśli nie będziesz poznawał tej księgi. Jeżeli nie pozwolisz, nie otworzysz swojego serca, nie otworzymy swojego serca, aby poznać tego Boga i aby On przez Ducha Świętego i Słowo swoje zmieniał nas, dotykał nas, oczyszczał i wtedy będziemy mogli rozpoznać, kim On jest. Niewłaściwe, nie tylko uprzedzenia, niewłaściwe wyobrażenie o Bogu. Często dzieci, mając srogiego ojca, wiemy jak to w rodzinach jest bardzo różnie, mają niewłaściwy obraz Boga Ojca w niebie. Myślą, że Bóg jest jak taki policjant, który tylko czyha na nasze upadki i szuka okazji, żeby nas skarcić. Ale tak nie jest. Biblia nam mówi o Bogu pełnym łaski i miłości. On karze, On strofuje, ale to robi we właściwy sposób. We właściwym czasie okazuje łaskę i Biblia mówi, że zanim przychodzi Jego sąd, Jego gniew, zawsze idzie przed Nim miłosierdzie i łaska. I wiecie, kiedy czytałem fragment z proroka Ozeasza, Bóg mówi, wziąłem mój lud i jak ojciec niemowlę przytula do policzka, tak ja was przytuliłem do swojego policzka. Mówi o Izraelu, o swoim narodzie. A więc to nam przedstawia zupełnie inny obraz Boga. Boga, który jest pełen delikatności, czułości, pełen miłości i wrażliwości. Ale ludzie, patrząc na swojego ziemskiego ojca, który może jest okrutny, może jest takim, wiecie, pokazującym siłę wobec swoich dzieci, bezwzględność i tak dalej. To są straszne rzeczy, które słyszymy, jak potrafią rodzice czy ojcowie zachowywać się wobec swoich dzieci. I później dziecko myśli, jeżeli ojciec w niebie jest taki jak mój ojciec, ja nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Staje się ubitą drogą, zamknięty. On nie chce już na wstępie, jak tylko słyszy, zamyka swoje serce, bo ma niewłaściwe wyobrażenie o Bogu. Ale w co najmniej dwóch miejscach Bóg mówi, w swoim słowie, choćby ojciec i matka ciebie opuścili, ja ciebie nie opuszczę. Bóg jest wierny. Bóg jest wierny, Bóg jest dobry. To zatwardzone, zaślepione serce, które nie reaguje na głoszone słowo, nie daje sobie szansy usłyszeć, co Bóg mówi do człowieka, jest też spowodowane grzechem, umiłowaniem grzechu. Kain jest tego przykładem.
Nie wiemy, ale jedno jest pewne, że w pewnym momencie dopuścił do swojego serca zazdrość. Kiedy składali ofiary i ofiara Abla została przyjęta, a jego nie przez Boga, był pełen zazdrości i gniewu. Ta zazdrość wywołała w nim gniew. Gniew na Boga i gniew na Abla. I miał pretensje do Boga. Dlaczego ty nie przyjąłeś mojej ofiary, a przyjąłeś ofiarę mojego brata? Wiecie, ta historia, jak ją czytam, ilekroć ją czytam, 4 rozdział 1 Mojżeszowej, ilekroć ją czytam, jestem zdumiony. Bóg przychodzi do Kaina, do tego zazdrosnego, rozgniewanego na Boga i na swojego brata człowieka, swoje stworzenie. Bóg przychodzi i mówi do niego: słuchaj, Kainie, grzech czyha u drzwi, ale ty możesz nad nim, tobie wolno, ty możesz nad nim panować. On nie może, nie musi ciebie pochłonąć. Jeżeli będziesz dobrze czynił, będziesz błogosławiony. A więc, Kainie, ty musisz coś zmienić. Ale Kain nie chciał. Kain uparł się, nie chciał słyszeć Bożego słowa. Sam Bóg do niego przemówił i mówi. Popatrzcie, że to jest niesamowite, że możemy nawet słyszeć bardzo wyraźnie głos Boga, a ciągle możemy iść swoją własną drogą. Mamy prawo. Bóg stworzył nas takimi ludźmi, w taki sposób, że dał nam prawo, abyśmy mogli podejmować decyzje odnośnie naszego życia, odnośnie naszej wieczności, odnośnie naszego zbawienia lub potępienia. Bóg posłał słowo, a Kain zamknął swoje serce i następnie, wiemy co zrobił, dopuścił się okropnej zbrodni na swoim bracie. Wziął go gdzieś tam, wyprowadził i go zabił. Myślał, że wszystko da się ukryć, ale nie da się ukryć. Nie da się ukryć. A więc zatwardzone, zaślepione serce przez grzech i umiłowanie grzechu, ta niechęć do porzucenia grzechu, tej niewłaściwej postawy, zachowań i tak dalej, które obrażają Boga, człowiek, jego serce staje się jak ta ubita droga. I słowo jest posyłane, ale nie może się przebić przez tą skorupę, którą ten człowiek zaczyna obrastać, się otaczać. Inną może być ucieczka od odpowiedzialności za siebie i za drugich. Zobaczmy, że Adam i Ewa nawzajem zrzucali winę z siebie. Nie chcieli wziąć odpowiedzialności. Nie chcieli powiedzieć: ja źle zrobiłem. Wiecie, jak jesteśmy tak przyparci do muru, nie? I nagle mówię: zrobiłeś to. A nie, to on. Albo ona. Czytałem o małżeństwie, które nie było w stanie, czy nie rozmawiało z sobą przez 8 miesięcy z powodu kawałka mydła. Nie spali z sobą, nie rozmawiali, siadali do stołu, milczeli, nie odzywali się z powodu kawałka mydła. Bo według ich ustaleń żona miała kupować mydło, zadbać o ręczniki i tak dalej, a tego nie zrobiła. On jej tak przymówił raz i powiedział: wiesz co, myję się bez mydła. On rzeczywiście mógł sobie kupić, ale to inne czasy i tak dalej. W każdym razie, kawałek mydła. Ale ona mówi: nie, kupiłam. Kłamała. 8 miesięcy. Ja nie wiem, jak ludzie mogą tak funkcjonować. Mieszkać razem, nie odzywać się do siebie. To jest tragedia. Co to znaczy, że człowiek jest w stanie zamknąć serce, potrafi nie przebaczyć, potrafi chować urazę w swoim sercu. I właśnie ta kwestia też doznanych różnych uraz, tutaj mogłaby być śmieszna sprawa, ale prawdziwa. Ale czasami, wiecie, jakieś słowo złe, jakieś nieopatrzne i czujemy się zranieni i nie ma przebaczenia. A jeżeli nie ma przebaczenia, nie doświadczymy od Boga przebaczenia. Tak nauczał Pan Jezus. Jeżeli wy nie przebaczycie ludziom ich upadków, i Ojciec wam nie przebaczy waszych upadków. Wiecie, często ludzie latami noszą zranienia w sobie i nieprzebaczenie. Ale staniesz się jak ubita droga. Oto Bóg będzie posyłał słowo na temat przebaczania. Oto Bóg będzie posyłał słowo, że masz miłować nawet swoich nieprzyjaciół, masz ich błogosławić. A ty będziesz ciągle, jak taka jącząca się rana tam wewnątrz, będziesz wspominał, jak on mógł ci coś takiego powiedzieć, albo ona.
Jak on mógł coś takiego zrobić? Ale Bóg nie chce, żeby zranienia, brak przebaczenia, jakaś gorycz, jakaś nienawiść wypełniała nasze serce. To nas odgradza od Boga i Słowo Boże nie wyda w nas owocu. Nie da nam, nie odbierzemy tego błogosławieństwa życia, które płynie ze Słowa Bożego. Bo będziemy w miejscu buntu i nieposłuszeństwa wobec samego Boga. Ale jeżeli przebaczymy, to ta gleba naszego serca stanie się na nowo miękka. Kiedy Bóg będzie mówił, będziemy Go słyszeć, ale też serce będzie wrażliwe, że będziemy gotowi, aby być posłusznymi. A więc jest głoszone słowo, jest siane ziarno. I muszę sobie zadać pytanie, czy nie jestem może dzisiaj jak taka gleba ubita i ciągle noszę w sobie coś, lata noszę i nie mogę się tego pozbyć. Zacznij błogosławić tą osobę. Zacznij błogosławić osobę, która ciebie skrzywdziła, zraniła. Przebacz, po prostu przebacz. Nawet jeżeli ta osoba nie wyraziła skruchy, to przebacz. I miej wolne serce, aby Duch Boży, aby Słowo Boże mogło działać potężnie i wyzwolić cię do chwały i do uwielbiania Boga. Abyś mógł radować się społecznością z Bogiem, aby Duch Święty mógł na nowo działać w twoim sercu. Grunt skalisty. Inne jest posiane na skalę. I kiedy jest, tylko słyszą słowo, zaraz rozpalają się, są gotowi. Gotowi iść za Bogiem. Gotowi iść za Ewangelią, za prawdą Bożego Słowa. Ale tam jest napisane, ale nie mają w sobie korzenia. Bo trudno jest tam, zaraz niżej jest ten grunt skalisty, jest ta skała i nie są w stanie gdzieś tam przebić się przez tą skałę. To Słowo Boże mówi, że Pan Jezus, że ci ludzie są bardzo powierzchowni. Oni nie są gotowi wziąć tak naprawdę krzyża, nie są gotowi zaprzeć się siebie, nie są gotowi tak iść naprawdę na całego za Chrystusem. Gdy pojawia się jakaś odrobina przeszkody, gorszą się, wycofują się, mówią, to nie dla nas. Kochani, mówimy niejednokrotnie na tym miejscu, wiele razy, że jest cena do zapłacenia, kiedy człowiek decyduje się iść za Chrystusem. Jezus zapłacił cenę swojego życia, aby nas wykupić. I nie żąda i nie oczekuje od nas więcej. On dał przykład. Zaparł się samego siebie. I teraz, żeby być Jego uczniem, ja też muszę być gotów zaprzeć się siebie. Kiedy Słowo Boże mnie dochodzi i Słowo Boże mówi mi, co powinienem zrobić, to powinienem za tym iść. I będą sprzeciwy, i będą ataki. Pan Jezus mówi tutaj, ale są niestali, są chwilowi. To jest przemijające, rozpalają się szybko. Jak mówią, to jest cudowne, to co słyszałem jest wspaniałe, ale kiedy przychodzi chwilowy ucisk, kiedy przychodzi niedogodność, oni nie chcą ponieść, zapłacić ceny odrzucenia, cierpienia, bólu, wzgardy. Gorszą się. To słowo gorszyć się to jest takie, to nasze polskie skandal, greckie skandalizo. Dosłownie ono oznacza wpadnięcie w pułapkę. A więc wpada w pułapkę nie ten, który gorszy, tylko ten, który się zgorszył. Bo gorszyć się to jest wpaść w pułapkę. Wiecie, Pan Jezus mówi, biada tym, którzy przynoszą zgorszenia. Ale też biada tym, czy nie osiągną błogosławieństwa ci, którzy się gorszą. Którzy jakby nie patrzą ponad to wszystko, ponad to zgorszenie, nie patrzą na samego Chrystusa, tylko patrzą na to zgorszenie i mówią, a to ja w takim razie z Bogiem nie chcę mieć nic wspólnego. Ileż to ludzi odwróciło się od Chrystusa z powodu różnego rodzaju zgorszeń, i zgorszyli się, czyli tak naprawdę wpadli w pułapkę, którą diabeł na nich zastawił. Bo jestem przekonany, że to robi przeciwnik. Prawda? Pokazuje, popatrz, ten wielki mąż Boży, popatrz. Tamta służebnica pańska, popatrz. Popatrz, co oni robią. I wtedy co robisz? Sobie myślisz, o, to czy Ewangelia ma moc? Tak, bracia i siostry, Ewangelia ma moc.
Zgorszenia przychodzą, będą przychodzić, ale ty i ja nie gorszmy się, nie patrzmy na to. Powiemy, okej, upadli, ale ja patrzę na mojego Zbawiciela. Pamiętacie, co pisze autor listu do Hebrajczyków? Biegnijcie w tym wyścigu. Na kogo mamy patrzeć? Patrząc na Chrystusa, który jest sprawcą i dokończyciela naszej wiary. A jeżeli ktoś upadnie obok mnie, to Biblia mówi, to ty sam uważaj na siebie, abyś nie upadł. A jeśli on upadnie, to stań i pomóż mu, podnieś się, aby on mógł dalej biec. W każdym razie, jedno jest pewne, ci, którzy są na tej skale zasiani, oni z radością przyjmują słowo, są inni niż na obitej drodze. Tamci w ogóle na wstępie od razu odrzucają, ale ci przyjmują słowo, daje im to radość. Coś doświadczają z Bożej miłości, z Bożego działania w swoim życiu. Ale przychodzą sytuacje i z powodu tych trudności. Podobnie zasiani na gruncie skalistym są ci, którzy skoro usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością, ale nie mają w sobie korzenia. Są niestali, gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. Wielu ludzi szło za Panem Jezusem. Tłumy. A jeszcze jak dał im chleb do jedzenia. W pewnym momencie Jezus mówi do nich bardzo trudne słowa i zgorszyli się. Kto nie je mojego ciała i nie pije mojej krwi, nie ma w sobie życia. I oni to zrozumieli dosłownie. Jezus mówi, słowa, które do was mówię, są duchem i życiem. Jezus mówił o duchowym przez wiarę spożywaniu Chrystusa, przeżywaniu Jego obecności. Bo wiemy, że Bóg zabronił spożywania i krwi w ogóle w Starym i w Nowym Testamencie. Ale oni to nie rozumieli, nie pozwolili, nie dali sobie czasu, aby Bóg im to wyjaśnił. Od razu zgorszyli się, wpadli w pułapkę. I Biblia mówi, że odeszli i opuścili Jezusa. Jezus wtedy zwraca się do 12, wy też chcecie odejść? Wy też chcecie odejść? I dobrze, że chyba Piotr tak przytomnie mówi, Panie, gdzie my pójdziemy? Gdzie my pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Oni nie rozumieli, może nie rozumieli tak jak tam cała ta reszta, ale mówi, musimy pozwolić Bogu dać sobie czas, aby zrozumieć to, czego nie rozumiemy. Aby pozwolić, żeby Słowo Boże wyjaśniło mi to, czego nie rozumie. Inne fragmenty, inne księgi, abym widział to wyraźnie w całości Bożego przesłania. Wtedy będę rozumiał. Może nie od razu. Wiecie, kiedy czytam Biblię, a ciągle nie rozumiem wszystkiego, odkładam to na bok. Mówię, przyjdzie czas, że Bóg mi to pokaże. Nie wiem, tego nie rozumiem. Oczywiście, co do spraw zbawienia, musimy zrozumieć, żeby być zbawionymi, zrozumieć, w jaki sposób możemy doświadczyć od Boga przebaczenia i przyjęcia. Ale jest wiele rzeczy, mamy wiele pytań. A myślę, że na niektóre to w ogóle dopiero w wieczności znajdziemy odpowiedź, bo Bóg tak to, mówię, wspaniale uczynił, że mówi, dałem wam rozum, możecie myśleć, badać wszystko, a więc potrudźcie się trochę, pomyślcie trochę. I to jest kapitalne. Nie dochodzą do dojrzałości, dlatego że nie są gotowi, nie poszli za Panem całym sercem. Trzecia gleba, pełna cierni i ostów, to są ci, którzy przyjęli słowo. Ja myślę tak, przyjęli słowo, złożyli świadectwo, że Bóg im przebaczył grzechy, przyjęli chrzest wiary, może nawet zostali napełnieni Duchem Świętym. Ale to życie z Bogiem zaczęło gdzieś tam stygnąć. Z czasem, pośród różnego rodzaju wyzwań codziennego życia, zaczęły się pojawiać chwasty, które zaczęły zaduszać słowo Pana. To jest takim wielkim dla nas, dla każdego z nas, jak tutaj jesteśmy, ostrzeżeniem, że ciągle, kiedy już jesteśmy z Nim, zaszliśmy już tak daleko, ciągle życie czyni pewne wyzwania, musimy dokonywać pewnych wyborów. A jedni mówią, to te nabożeństwa już nie są dla nas takie ekscytujące,
jest ładna pogoda, jest przyroda, gdzieś nad wodę, przecież całe ja się męczę w pracy, jeszcze teraz mam, wiecie, różne są rzeczy. A ja zatroszczę się o pewne rzeczy, ale trochę później, bo muszę troszeczkę zadbać o mój budżet. I kosztem relacji z Bogiem, kosztem relacji z Bożym ludem, nagle serce stygnie. I tam jest, Pan Jezus wyraźnie mówi, inni są zasianymi między ciernie, usłyszeli słowo, przyjęli go, ale troski tego wieku, ułuda bogactwa, pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo, tak iż plonu nie wydaje. Nawet w gronie Jezusa był ktoś, który był bardzo łasy na pieniądze. Wiecie, nie rozumiem tego, ale ten skarbnik w gronie Pana Jezusa był złodziejem. Biblia mówi, że sprzeniewierzał to, co ludzie dawali na służbę Jezusa i apostołów. On był jednym z nich. Był tym, który był zaangażowany w głoszenie królestwa. Wypędzał demony. Ale Biblia mówi, że on nie pilnował swojego serca. I ciągle gdzieś tam pojawiały się myśli. I jego mistrz zawodził go. Bo rozdawał pieniądze, bo troszczył się o innych, bo nie dbał o to. O siebie, o innych apostołów, tak jak może powinien dbać według niego. I Biblia mówi, że w pewnym momencie diabeł wrzucił myśl do jego umysłu, aby sprzedał Jezusa. Rosną chwasty. To jest na początku takie małe, nie? Tak palcami musisz wygrzebywać, zbrudzisz sobie ręce jeszcze o ziemię, a później jest coraz większe i zadusza tą roślinkę, na której ci zależy. Słowo Pana musi być pielęgnowane. Okazuje się, że muszę o nie się zatroszczyć. Dlatego jest napisane w Bożym Słowie, że mamy rozmyślać o Jego Słowie we dnie i w nocy. Inaczej mówiąc, jakby podlewać to Słowo, mówić, Panie, daj mi zrozumienie, o co tu chodzi. A jeżeli rozumiem, to mówisz, Panie, teraz chcę właśnie tak czynić. Chcę właśnie w ten sposób reagować. Tak chcę uwielbiać Ciebie, jak mówi Twoje Słowo. Tak chcę być ofiarny, jak mówi Twoje Słowo. Zadusza słowo, troska i tak dalej, i tak dalej. I człowiek, który jest Bożym człowiekiem, odrodzonym człowiekiem, staje się sfrustrowany, bezowocny, coraz mniej owocu. Nie ma zwycięstwa. Zajmują go zupełnie inne rzeczy. Przedtem z radością szedł do domu Bożego na nabożeństwa, by wielbić Boga. A teraz raz w miesiącu już mu wystarczy. A może rzadziej. Coś się dzieje. Słowo już nie przemawia z taką mocą i tak dalej, i tak dalej. Są owładnięci rzeczami, pragnieniami świeckimi. Zajęci są, wiecie, rzeczami, przed którymi Pan przestrzega i przed którymi Boże Słowo przestrzega. Jezus mówi wyraźnie, przyjaźń ze światem. Jakub tak pisze swoim, przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem. Jeżeli żyjemy rzeczami, które wręcz Bogu się nie podobają. Kamienie przyduszają słowo. Te ciernie osty przyduszają słowo. To może być internet, telewizja. Teraz ktoś mówi tak, ale ja nie oglądam tyle już telewizji. Ile czasu schodzi nam, gdzie masz komórkę i przechodzimy wiadomości na komórce. Wiecie, jak czasami się złapią, wie co jest. A ta wiadomość, a cyknę, ta wiadomość. Sportowe wiadomości. Ja lubię sport, interesuję się, prawda, wygrały, nie wygrały, przegrały, co się stało i tak dalej, jak tam żużel. Ale czas. A zobaczcie, weźmiesz Biblię, tak siadasz, czytasz chwilę. Jeden z braci mówi, dobrze jest zasypiać przy Biblii. Jak już jesteś zmęczony, kładziesz się do łóżka, położysz się i
On to mówi na serio, w tym znaczeniu takim pozytywnym. Zaśnij z Bożym Słowem. Ale źle jest, gdybyśmy w ciągu dnia zasypiali przy Bożym Słowie. Prawda? Czym napełniam moje serce, mój umysł? Czego słucham i co oglądam? Jak to wygląda? I czasami musimy sami uderzyć się w pierś, powiedzieć, coś musi się zmienić. Takie czasami proste informacje, rzeczy, ale niesamowicie nas to pochłania. Zdrowie tam takie, siakie, prawda? To jedz, tego nie jedz, tego unikaj. Fajne rzeczy, tylko czas, prawda? Na to. Ja mówię tutaj pod względem sportu i też czasami patrzę, mówię, jak szybko ten czas mija. Prawda? Patrząc na te wszystkie wiadomości. Ale też wiem jedno, kiedy zabieram się za studiowanie i coś przygotowuję, to mi też czas bardzo szybko mija. Nie wiem nawet, kiedy godzina za godziną idzie. Izrael na pustyni jest tutaj przykładem takiego, że te chwasty niewiary zadusiły słowo. Kiedy mieli być gotowi, aby wejść do ziemi obiecanej, nie byli gotowi. Nie byli gotowi. Byli pełni lęku, strachu, a nie odwagi, które daje święte Boże Słowo. Okazywali nieposłuszeństwo, narzekanie, bunt. Ciągle to samo. Nie wydało Słowo Boże owocu. Biblia mówi, gdyż nie było powiązane to Słowo z wiarą ich serc. Tak naprawdę oszukiwali samych siebie. Myśleli, że służą Bogu. Dlatego prorok Ozeasz, Jeremiasz mówi, oszcie sobie u gór w nowy zagon. Przeorajcie wasze serca. Sprawdźmy nasze serca. I ta dobra gleba, ta, która wydaje owoc. Pan chce, żebyśmy mieli tą radość, jak słowo Pana wydaje w nas owoc. Wiecie, wielką radością jest i tak uważam, że to powinno być, bo człowiek staje się uczniem Chrystusa, kiedy uwierzy, pokutuje ze swoich grzechów. Wyznaje przed Bogiem, przyznaje się, że jest winien, prosi o przebaczenie, ufa, że Bóg go przyjął, przyjmuje przez proste zaufanie, że go przyjmuje, że mu przebacza, daje się ochrzcić. Ale też idzie dalej. Żyje z Bogiem w taki sposób, aby innych mógł, innym dawać świadectwo, ich pozyskiwać dla Chrystusa. Idźcie tedy i czyńcie uczniami, chrzcząc je, ucząc ich przestrzegać tego wszystkiego, co wam przykazałem. Kochani, każdy z nas, kiedy ta dobra gleba wydaje owoc, przyjmujesz słowo, usuwasz te wszystkie rzeczy, które zaduszają to słowo. To jest dobrze wiedzieć, że każdy z nas ma pewną pracę nad samym sobą do wykonania. Muszę to, co jest tym chwastem, to, co nie pochodzi od Boga, z Ducha Bożego, z Jego Słowa, to muszę usunąć, aby słowo Pana mogło we mnie wydać owoc, aby we mnie wzrastało, aby mnie wypełniało, abym był człowiekiem wiary, zaufania i tak dalej, aby to miało słowo taki wpływ na mnie, żeby też inni mogli wiedzieć, co jest, dlaczego. Abyś mógł z odwagą dzielić się i mówić, kim jest dla ciebie Chrystus. Jedni przyjmą, inni nie. Ale na pewno będą tacy, którzy będą słyszeć, którzy przyjmą. A więc ci, którzy posiani są na dobrą glebę, przyjmują słowo. I to słowo zaczyna w nich owocować. Są pełni zwycięstwa, albo coraz więcej zwycięstwa, radości, pokoju, entuzjazmu, chętni do dzielenia się, do mówienia o tym, co Bóg im powiedział, co Bóg uczynił w ich życiu. Bo żyją tym. Pozwalają Bożemu Słowu żyć. Ale też dają świadectwo i Bóg się do tego zaczyna przyznawać. I dotyka innych. Byliśmy teraz w Nowym Targu. Rozmawialiśmy już na koniec z jednym ze starszych zboru, bo przyszedł, myśmy akurat się już pakowali, takżeśmy usiedli, rozmawiali. Mówi, pochodzi z Kalisza, ożenił się z
z dziewczyną z Nowego Targu, mówi, gdzie ja tu trafiłem do tego Nowego Targu? To jeszcze lata temu, wiecie, samochodów nie, na rowerze do pracy albo piechotą i to do szkoły się dostał, ale jest matematykiem, ale dostał się do szkoły takich dla niepełnosprawnych umysłowo. I powiedzieli mu tak, tam jest taki chłopiec i on wpada w takie stany różne, uważaj na niego. Ale nie tylko to, on jasno, krótko, ale jasno i wyraźnie mówił, kim jest. Wiecie, atmosfera mówi czasami gęsta, jak nie wiem, w pokoju nauczycielskim. Jeden co chwila gdzieś się odwracał i miauczał za nim. Inny nauczyciel miauczał za nim. Tak, wołał. Czy kiciu, wołał. Tak, kici. Dosłownie, przeklinali. Jak szedł gdzieś tam, to niby tak do siebie, ale wiedział, że to jest, przeklinali go. Ale wiecie, on wiernie stał po stronie Boga. Wiecie co, że teraz chyba z 4 czy 5 tych nauczycieli jest zboże. Jeden z nich, który tak wołał za nim kici i go przeklinał, w końcu przemówi, ty jak to tam z tą twoją wiarą jest? Gdzie ty to na tę mszę chodzisz? No i wiecie, tak rozmawiali, on tam odpowiadał, mówi zdawkowo. Wręcz my może byśmy byli, ja bym się chyba nakręcił. A on mówi zdawkowo, tak jednym zdaniem. My nie mamy mszy. My mamy to i koniec. A mógłbyś mnie tam zabrać tam po jakimś czasie, nie? Mówi, nie. Jak to nie? No nie, no to jesteś dorosły, możesz przyjść. Nie muszę cię zabierać. Chcesz? Przyjdź, drzwi są otwarte. Wiecie, ten brat tu był, jak byli, to małżeństwo było. To są jedni z tych nauczycieli. To małżeństwo właśnie tam wyklinali, przeklinali w rodzinie i tak dalej. A on wiernie stał. Nie zasadzony na skalę, ale przyjmujący wiernie słowo. Wiecie, co za piękny owoc. Kiedy tak słuchaliśmy tego, mówię, Boże, jak cudownie działasz. On się nawrócił, czy jego żona się nawróciła, później jeszcze jedna nauczycielka się... Idzie ulicą, idzie po korytarzu i jedna z nauczycielek, właściwie nie, to nie była nauczycielka, ona sprzątała tam, płacze. On mówi, czemu płaczesz? A... Okej, możesz mi nie mówić, twoja sprawa, nie? Tak pytam, bo może mógłbym pomóc. Mam dziecko chore. Nie, lekarze nie są w stanie nic mu pomóc. Mówi, pomodlimy się. Tu na korytarzu? No. Pomodlili się za jakiś czas, ona przychodzi, mówi, wiesz, Bóg uzdrowił moją córeczkę. Wiecie, zupełnie inne wyobrażenie o Bogu, a jest ktoś, kto jest światłem, posadzony na dobrej glebie. Nie krzyczy, nie mówi za dużo. Swoją konsekwencją, swoją wiarą, zaufaniem Bogu daje świadectwo. W końcu ten, który tak wołał za nim, mówi, naucz mnie angielskiego. Taka dodatkowa praca dla niego. Mówi, okej, nauczę cię, ale jeśli będziesz się uczył. Bo jak nie będziesz, zadam ci, a nie nauczysz się, to koniec naszej pracy. Ale byłem zdumiony, że się nauczył. I później znowu się nauczył. Przez 2 lata się uczył. Mówi, dużo się nauczył. Ale to sprawiło, że Pan Bóg dotknął tych ludzi. Powstańmy, moi drodzy. Pan chce nas używać. Pan chce nas błogosławić. Pan posyła słowo do twojego i do mojego życia. Pozwólmy, żeby słowo w nas wydało owoc. Bądźmy czuli, wrażliwi na Jego słowo, na Jego głos. Pamiętaj, możesz zadusić słowo. Możesz go zlekceważyć. Możesz nie słuchać tego, co Bóg mówi. Oczywiście z pełnymi konsekwencjami. Nie będzie w tobie życia, ani zwycięstwa, ani we mnie, ani w tobie.
ale Bóg posyła Słowo, aby uczynić swoje rzeczy w nas. To Słowo przemienia nas, jeżeli Mu się pozwolimy przemienić. To Słowo obdarza nas życiem. Ale też to Słowo, jeżeli wypełnia nas, będzie z nas się przelewać wiara, ufność ku Bogu, odwaga, aby stać po Jego stronie i Bóg będzie dotykał tych, których chce ratować i zbawić, bo po to przyszedł. Chciejmy Bogu powiedzieć, Panie, niech Twoje Słowo we mnie działa. Niech działa i niech wydaje owoc 30, 60 i 100-krotny. Boże, chcę być pełen Twojego Słowa. I zwróćcie uwagę, to Słowo Boże w nas wydaje owoc. Życie płynie z Jego Słowa do nas, przez nas, też do innych. I Jemu należy się chwała. Wszechmogący Panie, tak dziękujemy Ci za Twoje żywe, święte Słowo. Pomóż mi być dobrą glebą, Panie. Boże Wszechmogący, dopomóż mi usuwać wszystko to, co zadusza Słowo w moim życiu. Ojcze, tak modlimy się o to, abyśmy byli ludźmi Słowa. I dziękujemy Ci, że jesteśmy ludźmi Słowa. I Panie, dopomóż nam, abyśmy reagowali na Twoje Słowo, na Twoją prawdę. Abyśmy byli posłuszni Twojemu Słowu, ufali Twojemu Słowu. A ono wykona to, na co je posłałeś w nas i przez nas. Boże, modlę się o to, aby każdy z nas mógł być owocnym. Aby każdy z nas mógł czynić innych uczniami, Panie. Modlę się, Duchu Święty, abyś nas używał. Błogosławię Twoje imię, Panie, i modlę się o powodzenie Twojego Słowa we mnie, w nas i przez nas. Duchu Święty, ożywiaj Słowo Boże. I dziękuję Ci, Panie, że Ty to sprawiłeś w moim życiu, że mogłem zobaczyć Jezusa, Jego miłość. Panie, błogosław nas i błogosław Słowu Twojemu Świętemu we mnie i w nas. Amen. Módlmy się, moi drodzy. Wzywajmy Pana, prośmy Go.